Czy to koniec? Czy prowadzenie kanału na YouTube doprowadza do wypalenia? Czy mam już wszystkiego dość? Czy jednak nie? Prowadzić kanał, czy nie prowadzić? Oto jest pytanie. Czy można na YouTube zarobić tyle, aby z tego żyć albo podróżować? Czy to koniec? Czy prowadzenie kanału na YouTube doprowadza do wypalenia? Do tego, że człowiek już ma zupełnie dość? Czy człowiek jest uzależniony od tych kliknięć, od kasy? Ile można zarobić na kanale? Czy można się utrzymać? Czy można podróżować, finansować podróże z dochodów, które się otrzymuje na YouTube? Czy to było moim celem? Czy celem tego kanału było zarabianie, czy może po prostu przedstawienie naszej historii i naszych podróży? Czy faktycznie podjęłam decyzję, żeby kanał zamknąć? Czy może to jednak tylko przerwa? I czy ta przerwa właśnie była związana tym wypaleniem? Czy były ku temu jakieś inne powody? Takim nietypowym chciałabym właśnie odpowiedzieć na te pytania, a także jeszcze na pewno powiem, co dalej, co z naszymi pieskami, czy będziemy podróżować, no i oczywiście, czy będę nagrywać i czy będziecie mieli co oglądać. Mam na imię Sandra i od 3 lat prowadzę kanał Pcham do przodu. Podróżujemy już dłużej niż 3 lata, bo sprzedaliśmy nasz dom, który mieliśmy w Anglii w maju roku 2020, czyli praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć 4 lata temu. Budowaliśmy swój samochód, mamy Toyota Hilux, i niedźwiedź własnoręcznie przerobił ten samochód na auto wyprawowe, można powiedzieć camper. I tym camperem od tamtego czasu podróżujemy non-stop. Dzisiaj chciałabym Wam troszkę powiedzieć o zapleczach prowadzenia kanału na YouTube. Jeżeli jesteście tu nowi, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, jak tutaj trafiliście. A jeśli oglądacie mnie tutaj na stałe, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę i w komentarzu również napiszecie, jak długo nas oglądacie i skąd jesteście. Thank you.
No dobra, w takim razie pierwsze pytanie. Czy można utrzymać się z YouTube'a? Czy można na YouTube zarobić tyle, aby z tego żyć albo podróżować? Odpowiedź brzmi tak. A czy my utrzymujemy się z tego YouTube'a? Czy w ten sposób finansujemy nasze podróże? Nie. Ten kanał jest dużo za mały, żeby wystarczyło. Choć zależy, jakby ktoś podróżował. Jeżeli ktoś podróżuje tak, jak na przykład Tomek z Jak to daleko i zasuwa z plecakiem, to może nawet by wystarczyło. Albo są inne pary, na przykład Foxes in Eden, którzy podróżują vanem, ale na bardzo małym budżecie, bardzo skromnie. Być może im też wystarczyłoby z tego, co my zarabiamy. O tym, ile się zarabia i jak dokładnie to wygląda, ja zrobię osobny odcinek, bo to jest dość skomplikowane, muszę Wam powiedzieć, i wpływa na to bardzo wiele czynników. Natomiast dziś chciałabym odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy warto prowadzić kanał YouTube? Czy ten kanał doprowadził mnie do wypalenia? Czy mam już wszystkiego dość? Czy jednak nie? Prowadzić kanał, czy nie prowadzić? Oto jest pytanie. Zakładając kanał, obiecałam sobie, że nie będę siedzieć po nocach. Nie będę jak inni youtuberzy siedzieć po nocach i te filmy robić. I co? Siedziałam. Na początku nie siedziałam, ale właśnie wtedy, kiedy nie siedziałam, to te filmy były nieregularne i to wszystko trochę szło jak krew z nosa, więc musiałam podjąć decyzję, że albo robię to konkretnie, albo po prostu wcale. I podjęłam decyzję, że w takim razie przycisnę i będę robić te filmy, nawet jeżeli to oznacza siedzenie po nocach. Aczkolwiek ostatnio okazało się teraz, że nawet to siedzenie po nocach nie wystarcza. Nadal jest tego za dużo, nadal brakuje czasu. U nas największym problemem jest to, że my po prostu jesteśmy cały czas w drodze i ta liczba różnych rzeczy, które ja muszę ogarnąć i załatwić, i formalności, i naszych spraw prywatnych też, bo mamy swój pasywny dochód i tam też czasem trzeba coś zrobić. Różne sprawy prywatne. Ja tu nie chcę o wszystkim mówić, bo po prostu też trochę muszę zostawić dla siebie. Miałam więc parę pożarów do ugaszenia i musiałam wybrać co ważniejsze. I ważniejsze było po prostu załatwienie kilku bardzo ważnych spraw. Tak więc nie, jeszcze się nie wywaliłam. To jeszcze nie jest koniec tego kanału i mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo przed nami piękna wyprawa, ale o tym powiem za chwilę. Mam notatki, więc sprawdzę, żeby było jako taki ład w tym, co mam tutaj powiedzieć. Więc moja odpowiedź na pytanie, czy warto prowadzić kanał, jest zdecydowanie tak. Dla mnie warto dla samego po prostu prowadzenia kanału. Uwielbiam Was tam po drugiej stronie.
tych wszystkich naszych wiernych widzów, którzy piszecie komentarze, czasem nawet prywatne wiadomości, którzy po prostu mnie motywujecie i kibicujecie. Po prostu dziękuję Wam bardzo i zostańcie z nami. Powiedzcie znajomym też, może im się też spodoba. Ja wielokrotnie nieraz piszę taki post. Rośnie nam, przybywa liczba subskrybentów, ale nie ukrywam, że chciałabym, żeby było tych subskrybentów więcej. Owszem, jest z tego jakaś tam kasa, są pieniądze, ale dla mnie nie jest to najważniejsze. Chociaż może to jest błąd w tym moim myśleniu, ale nieważne. Ja jakbym chciała na tym zarobić kasę, ten kanał musiałby być trochę inny, więc nie wiem, czy mam szansę tak naprawdę się wybić w dzisiejszych czasach. Na to wpływa wiele rzeczy. Jak wspomniałam, mogę o tym opowiedzieć, jeżeli chcecie. To chciałabym, nawet jak nie chcecie, to chciałabym zrobić taki odcinek, bo być może są osoby takie jak ja, które zaczynają i nie wiedzą jak. I ja bym bardzo chciała się podzielić tą wiedzą, bo to, co ja wiem dzisiaj na temat prowadzenia kanału YouTube, to jest po prostu morze wiedzy. Ja wiem, jakie zrobiłam błędy, co zrobiłam źle, co mogłabym zrobić inaczej. Wiem, co mogę zrobić inaczej na przyszłość. Są też rzeczy, które powinnam zrobić inaczej, ale nie zrobię. Tak więc o tym bym chciała bardzo poopowiadać. Chciałabym też poopowiadać o tym, jakiego sprzętu używam. Wiecie, jak się nakręca, po prostu jak wygląda to zaplecze, bo tak jak mówię, jak ktoś chce założyć kanał, to na pewno będzie tym zainteresowany. Skąd kasa na podróże? Obiecałam taki odcinek i na pewno zrobię taki odcinek tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób my finansujemy nasze podróże, z czego powoli YouTube jakby częściowo już dokłada nam się do tego podróżowania. Tak więc to na pewno taki odcinek, czy tam wplotę w jakiś tam jeden większy, nie wiem, no to na pewno zrobimy. Ale wydaje mi się, że jak tu jesteście i oglądacie, to na pewno się zastanawiacie, co dalej. Jakie wyprawy dalej? Tak już pewnie ktoś chce tutaj przestać oglądać i mówić, dobra tam, co nam tu będziesz gadać, pierdoły jakieś, dawaj, gdzie następna wyprawa, gdzie jedziecie i kiedy będą z tego odcinki. Kolejna wyprawa. Powiem Wam szczerze, że trochę trudno było nam się zdecydować, bo w planach jest Ameryka Południowa i na pewno tam pojedziemy. Ale żeby pojechać do Ameryki Południowej, Ameryka Centralna i Południowa, to już jest wielka wyprawa. Samochód trzeba dać na kontener, wszyscy my musimy polecieć samolotem, teraz mamy 3 ogony, to jest wielka logistyczna, kosztowna podróż. Tyle Wam powiem. Dużo załatwiania i dużo pieniędzy. O pieniądzach nie będziemy gadać. Dżentelmeni i damy o pieniądzach nie mówią. No, chociaż czasem mówią. Ale postanowiliśmy, że skoro jeszcze jesteśmy tutaj na tym kontynencie, to chcielibyśmy zrobić wyprawę, o której zawsze marzyliśmy. Wyprawa, którą próbowaliśmy już zrobić, ale nie doszła do skutku. Nie doszła do skutku przez COVID po prostu. I dojechaliśmy tylko w połowie. Wyprawa naszym złomkiem do Indii. A może i dalej, bo marzy nam się Sri Lanka. Ale czy uda się dojechać? No, jak już wiemy, bo jak oglądacie może innych podróżników, w tej chwili granice są otwarte i jest to możliwe. Ale w życiu nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy sytuacja polityczna na to pozwoli. Nie wiadomo, czy zdrowie na to pozwoli.
finanse, bo to wiecie, dziś jest, jutro nie ma, nigdy nie wiadomo. Wszystko w życiu jest niepewne. Jak to mówią, to co w życiu jest pewne, to jest to, że nic nie jest pewne. Wszystko w życiu się zmienia. Tak więc taka wyprawa. Zostańcie więc na tym kanale, bo będzie co oglądać. Wprawdzie będzie to podróż przez kraje, w których już żeśmy byli, takie jak Rumunia, Turcja, Iran. Restrykcje, arabscy fundamentaliści i religijny fanatyzm. Tak wielu z nas myśli o Iranie. A jak jest naprawdę? Jesteśmy przed samą granicą z Iranem. No powiem wam szczerze, że serce pyka. I my mamy tu czekać. Salat Shirazi. Salat Shirazi. Mm. Żona gotowała? Dampur. Zapraszam, jak ktoś jeszcze nie widział naszej serii z Iranu, wszyscy, którzy tam zajrzeli, mówią, że to hit. I właśnie mówią, czemu tak słabo się klika. Klika się tak słabo, dlatego że to było na początku tego kanału, który taki gdzieś tam był zepchnięty przez algorytmy do strasznie czarnej dziury. Pewnie jakbym dzisiaj wstawiała te filmy z Iranu, klikałyby się znacznie lepiej. Więc jak ktoś nie widział, to koniecznie te odcinki zobaczcie. Więc będzie piękna, fajna wyprawa, pełna przygód. To zapewniam, na pewno przygód nie zabraknie. Ale zanim na kanał zaczną wpadać odcinki właśnie z tej wyprawy do Indii, to chciałabym jeszcze, mam... Zanim jednak rozpocznie się relacja i odcinki z tej nowej wyprawy, mam dla was jeszcze dwa odcinki z Anglii. I są to odcinki wyjątkowe, bo spotkałam wyjątkowe osoby i naprawdę, słuchajcie, warto obejrzeć. Naprawdę, naprawdę, jak ktoś nie obejrzy, to niech żałuje. Piękne są te odcinki, więc najpierw te dwa odcinki z Anglii, ze wspaniałymi ludźmi. Potem chciałabym zrobić te odcinki takie techniczne właśnie, o tym zarabianiu, o kanale, o czymś tam. I wtedy myślę, że będę miała taki spokój w głowie, bo jest jakby dużo myśli, dużo rzeczy chcę wam przekazać i w momencie, gdy zacznę tą wyprawę, to już nie będzie jakby czasu ani miejsca, żeby o tych sprawach technicznych pogadać, a to też moim zdaniem zasługuje na jakby emisję, bo mogę komuś pomóc. Jeżeli też byłoby dla was przydatne, to mogę też zrobić taki odcinek o tym, jak przygotowujemy się do wyprawy, jakie formalności, jakie dokumenty, jak planuję trasę, skąd w ogóle ta wiedza, gdzie szukać tych informacji, co ze sobą zabrać, jak się spakować, jak się podróżuje z psami, bo teraz, jak wiecie, mamy 3 ogony i mieliśmy już właśnie teraz możliwość sprawdzenia, jak się z takimi 3 ogonami na pokładzie jedzie, więc mogę zapewnić, że psy będą, więc wszystkich naszych miłośników 4 łap, a właściwie 12 łap w tym momencie, to będą z nami, nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili, będą z nami podróżować, gdziekolwiek nie pojedziemy i będą przewijać się w naszych filmach, oczywiście, że tak, ale chcę też zapewnić, że nie zdominują kanału, czyli znowu dla tych, którzy nie za bardzo sierściuchy lubią, chcę zapewnić, że nie będzie to psi kanał, nie będzie to kanał zdominowany przez ogony.
One będą, ale one są jakby częścią naszego życia i naszej podróży, tak więc też na kanale będą miały jakby część udziału, ale nie będą go dominowały. Co jeszcze? Patrzę, co tu jeszcze? Co tu jeszcze? No chyba tyle. Chyba tyle. Tak więc to nie jest koniec kanału. Jestem czasami zmęczona, ale zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że wypalona. O nie, nie. Ja, moi drodzy, pracowałam bardzo dużo. Wręcz można powiedzieć, byłam pracoholikiem. Miałam swój własny biznes, pracowałam w korporacji, pracowałam w małej firmie, w dużych dwóch firmach. Tak więc coś wiem na temat wypalenia. Prowadzenie kanału na YouTube nie jest łatwe, ale zdecydowanie o wiele bardziej przyjemne niż robienie czegokolwiek innego. Tak więc z przyjemnością będę dla Was montować te filmy, nakręcać i montować i pokazywać Wam nasze życie w podróży. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę, zostawcie komentarz, łapka w górę i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję również pięknie wszystkim naszym patronom, którzy dzielnie nas wspierają. Będę też teraz potrzebować osób, które trochę pomogą mi przy prowadzeniu bloga, strony internetowej. Jeżeli ktoś się na tym zna i chciałby pomóc, właśnie można nam pomóc i wspierać kanał nie tylko finansowo, ale można też w różny inny sposób. Mamy wspaniałą Dorotę, która robi mi korektę tekstów. Jakby ktoś potrzebował korektora tekstów, to mam cudowną osobę. Mam też kilku grafików. Tak się złożyło, że w tej chwili mam 3 osoby, które pomagają mi graficznie. Nieraz logo, nieraz coś innego. Tak więc to są takie drobne rzeczy. Czasem spontanicznie się ktoś zgłosi i pomaga w jakiejś jednej drobnej sprawie. I to jest piękne, więc jeżeli potraficie, znacie się na czymkolwiek i chcielibyście w jakiś sposób nas wesprzeć finansowo lub barterowo, wymienić się swoimi umiejętnościami, będę bardzo wdzięczna, odezwijcie się, ale to już prywatnie, najlepiej pisząc maila. Dziękuję Wam pięknie, dziękuję wszystkim, którzy nam tutaj kibicujecie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a być może też gdzieś, kiedyś na żywo. Dobra, trzeba zrobić próbę, zobaczyć jak to będzie. Tak sobie tutaj siądę. O, i tu mogę opowiadać. Nie? No. Tak, wydaje mi się, że będzie okej. Dobra, muszę się streszczać, bo jest strasznie parno i słyszę grzmi, zbiera się na burzę, jest strasznie... Pociąg pojechał. Mogę mówić trochę spokojniej. No. Kolejna wyprawa. Musi oczywiście być długa. Musi być długa i ambitna.